Listopad 1967 roku. Z taśmy montażowej schodzi pierwszy polski Fiat 125. Ostatecznie pierwszy polski Fiat 125P zjechał z taśmy montażowej 28 listopada 1967 roku, a więc w 2 lata po podpisaniu umowy licencyjnej. To najlepiej pokazuje stan polskiej gospodarki i bariery, jakie musiano pokonać. Sukcesem motoryzacyjnym miała być licencja Fiata. Tym samym powrócono do tradycji przedwojennych i zaniechanych planów z końca lat 40. W roku 65 zapadła decyzja. W warszawskiej FSO ma rozpocząć się produkcja samochodu Fiat 125. Umowa gwarantowała możliwość budowy na jego bazie różnych odmian specjalistycznych i wykorzystania części do innych pojazdów wytwarzanych w Polsce. Najlepszą reklamą jest opinia węgierskich kierowców, którzy już po raz 6 zorganizowali w Tichanie pokazy sprawnościowe. Węgry zajmują 4. miejsce na liście importerów polskiego Fiata. Nie zostawiaj mnie, bo czarne, smutne...